Teraz i tu, teraz i tu, teraz i tu, teraz i tu. Cześć, tu Kowalski. Zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania i do zobaczenia programu Premierowy Music. Cześć, tej Premierowy Music. Powiem Wam, że długo czekałem na taki wywiad. Wywiad o marzeniach, o dążeniu do ich realizacji i o tym, żeby zawsze mówić to, co się myśli. Mój dzisiejszy gość jest idealnym na to przykładem. Właśnie wydał swój debiutancki album Anomalie i myślę, że ta historia może być inspiracją dla wielu. Dlatego zapraszam do obejrzenia wywiadu. Zwolnij! Przechodząc do Twojej płyty, Anomalie, wydałeś swój album. No i właśnie pierwsze moje pytanie o to, czy można go nazwać debiutanckim. Wiesz co, ja się czuję jak debiutant, no bo wydałem pierwszą płytę w 2014 roku, ale muszę Ci powiedzieć, że ta płyta jest taka w 100% mną i to jest takie w 100% ja, co chcę powiedzieć, co chcę zaśpiewać, jak chcę się pokazać, jako chcę się przedstawić jako artysta, że czuję się jak debiutant. To jest dobre sformułowanie. Czyli to jest Twój debiutancki solowy album. Dokładnie. To jest... Tak to nazwijmy. Tak. I właśnie to, co powiedziałeś wcześniej, że jak słuchać tego albumu, to słychać to, że Ty spełniasz marzenia, że trochę gdybym miał powiedzieć, o czym jest ten album, o marzeniach, o spełnianiu marzeń, o pasji do muzyki, co świadczy o tym chociażby nawet te mieszanki gatunkowe tego utworu. Więc to jest na pewno... To i jest to album kompletny i że nie masz tego niedosytu, jak... Z jednej strony to jest, możesz pomyśleć, że to jest dobre lub też niedobre, bo jak masz ten niedosyt, to można pomyśleć, kurczę, no ale to znaczy, że co, że ktoś nie chce więcej mnie słuchać, ale nie. W sensie niedosyt, niedosyt pod względem historii, bo powiedziałeś o tych anomaliach, o samym tytule mam nadzieję, że zaraz bardziej opowiesz, ale że właśnie jest to taki album kompletny, opowiadający historię, wiem, że twoją, więc już zadając sobie to pytanie, anomalie to opowieść o... Anomalie to 10 historii z mojego życia. Ten moment między pierwszą płytą a drugą minęło parę lat i to był taki kalejdoskop, wiesz, moje życie w ogóle to są skrajności totalne i moi przyjaciele, którzy mnie znają bliżej, wiedzą, że nigdy nie jest wszystko super albo wszystko zawsze na dole, tylko u mnie jest taka totalnie sinusoida. I te historie też przedstawiają tą sinusoidę, od takiego czegoś super, od czegoś, co się udało w życiu i udaje, po totalny zjazd, totalny dół, totalną depresję. I dlatego anomalie. I któregoś dnia dzwoniłem się z moją przyjaciółką, która, Zuzanka, którą pozdrawiam, i słuchała tych takich prewek, wiesz, pierwszych tych utworów, i ona mówi, wiesz co, to twoje życie i ta płyta to w ogóle są takie anomalie. I ja mówię tak. To są anomalie, więc anomalie, przegięcie rzeczywistości, niekiedy nie zgadzamy się z tym, no nie zgadzamy się z anomaliami pogodowymi na przykład. Znaczy to jest takie negatywne słowo. To jest negatywne, jakby dwuznaczne jak dla mnie, bo z takiej anomalii czasami może wyjść coś pięknego i coś fajnego. Musimy pamiętać, że czasami jak coś nas trafia w danym momencie, wiadomo, że ciężko powiedzieć w tym właśnie momencie, że to jest coś dla nas. Ale ja wiem, że czasami te najgorsze sytuacje są totalnie sytuacjami dla nas. Oczywiście po czasie dopiero dochodzimy do tego. I stąd też te anomalie, bo czasami po dużej burzy przychodzi mały deszcz i odwrotnie. I te historie to też są takie historie z anomalią. Nie w tytule, a w całym tekście. Czy łatwiej jest pisać o negatywnych emocjach? Łatwiej. Łatwiej. Oczywiście, że łatwiej. O wiele łatwiej pisze się o tych negatywnych emocjach, ale powiem Ci, że podczas pisania tej płyty z Arkiem Kłusowskim,
który jest odpowiedzialny za większość tekstów i też tak nawet jak nie pisałem tekstu, to pisałem mu historię, wiesz, jeden do jednego. A on to jest turbo zdolny człowiek, którego pozdrawiamy serdecznie, jak nas tutaj ogląda. I muszę ci powiedzieć, że potrafił odwzorować moją historię jeden do jednego praktycznie, którą mu napisałem. Mhm. Że pisałem mu historię, nie wiem, jest Rejtana 69, tam taki numer i to był numer, gdzie podpisałem kontrakt płytowy pierwszy, było dużo imprez, było mnóstwo znajomych, było fajnie. I też moi sąsiedzi, którzy mnie nie znosili, no bo to był taki trochę imprezowy czas w moim życiu. I było głośno i tam jest na tej ulicy, nigdy nikt nie śpi, nikt nigdy nie widzi. Czemu akurat mówię o tym utworze? Bo to jest historia jeden do jednego, wiersz z mojego życia. Mhm. I też chciałem w końcu zacząć śpiewać o sobie i o swoich historiach. Stąd pytanie twoje, czy, bo się zaplątałem, czy o smutnych rzeczach łatwiej się pisze. Na pewno się łatwiej pisze, ale na tej płycie są i smutne historie, i te fajne historie. Mm. A powiedziałeś jeszcze właśnie o współpracy z Arkiem. Powiedziałeś też, że wiedziałeś, o czym chciałeś napisać i wiedziałeś, jakie są emocje. Tutaj współpraca z Arkiem, to znaczy, że Arek potrafił bardziej opowiedzieć tak, słowami. Tak, muszę ci powiedzieć, że łatwiej mi się pisze dla kogoś niż dla siebie tekst. Nie wiem, jakoś tak... Mam, że potrafię napisać lepiej dla kogoś tekst niż dla siebie. Oczywiście te teksty też piszę dla siebie i w tej szufladzie jest dużo tych tekstów. I taką osobą, która mnie pierwszy raz zmusiła do pisania, to w ogóle była Sarsa, bo robiliśmy kiedyś utwór razem i tak siedzę u niej w tym domu, ja mówię, nie, ja to nic nie napiszę, ja nie potrafię. I ona w ogóle, wiesz, typu nauczycielsko wyszła z pokoju, zamknęła drzwi i ona mówi tak, masz godzinę i w godzinę ma powstać zwrotka i refren. I ja, słuchajcie, siedzę, ja mówię, Boże, nie, ja się nie nadaję, ja nie chcę. Ja mówię, to zawsze ktoś za mnie. I od tamtej pory się, wiesz, totalnie przemogłem i zacząłem pisać te teksty, ale wracając do Arka, to pisałem mu historię praktycznie jeden do jednego, a on jakoś swoimi magicznymi rączkami w sposób pisemny tekstu umiał to zawsze ubrać. To jest niesamowite i w ogóle chwała mu za to, bo takich artystów jest coraz mniej jak on. No i tak, chłopak ma zdecydowanie rękę do hitów po tak, prostu. I to oczywiście, tak, że tak. Widać to coraz bardziej, że Arek się gdzieś tam pojawia. Tak, w tak. Jakichś większych współpracach, teraz z Justyną Ostoczkowską. Dokładnie tak, on w ogóle napisał tekst bardzo wielu artystom w Polsce. On się też nie chwali tym, chociaż ja cały czas go namawiam, że powinien o tym głośno mówić, bo bardzo wiele artystów i bardzo wiele utworów, które słyszymy w radio, są tekstami Arka. No, mało artystów się do tego przyzna. Niekiedy zagarnia sobie, nie może nie tantiem, a wiesz, a powiedzenie, że to jest ich. Nie rozumiem tego, bo to jest żadna wartość ujemna, jeśli ktoś dla kogoś pisze, a jeśli może pokazać się zupełnie z innej strony, a ten tekściarz go rozumie i pisze specjalnie dla niego i te teksty są o nim, to czemu nie? No tak. Zwłaszcza, że jest to jakby jego praca, nie? Dokładnie tak, więc naprawdę, słuchajcie, jeśli ktoś jeszcze nie zna Arka Kłusowskiego, to warto tam zajrzeć do niego i go posłuchać, bo chłopak dobrze prawi. Tak, jest to idealny syn. Idealny syn, piosenki, dokładnie. Tak, współczesny. No i tak. Właśnie jeszcze o tych anomaliach, o tym, że Arek napisał w sumie o tobie historię, właśnie te utwory, które tam znajdziemy tam kilka gatunków. Ja przyznam szczerze, że w ogóle ten country man, który odezwał się w tobie w Teraz i Tu utworze, to w ogóle jakaś dla mnie petarda i chcę więcej. Dzień. Zdecydowanie po tym stylu. Zwłaszcza, że tak naprawdę sobie przypomnieć o polskiej scenie muzycznej, o tym stylu country, to on w ogóle gdzieś tam nie kuleje, żyje bardzo, tak. A nawet i to nie żyje. Więc to na pewno też było fajnie to usłyszeć i w ogóle tak, to był pierwszy utwór, Jezu, który usłyszałem. Jezu, czyli zaproszą mnie na festiwal country? Ja chcę. To w Ostródzie, czy nie? Chyba tak, Jezu. Coś tam jest. Coś tam jest. Tak. Coś tam, w Mrągowie. Mrągowie, tak. No, to byliśmy blisko. Tak, w Mrągowie, więc jeśli ktoś by chciał, żebym zagrał w Mrągowie, to zapraszam. A gramy ten numer tak, słuchaj, na koncercie. Mam nadzieję, że w końcu dotrzesz do mnie na koncert. I gramy go, słuchaj, po prostu ten numer nie może się skończyć. Więc dziękuję, cieszę się, że tobie się również podoba i to jest tak, że wiesz, ten refren teraz i tu i wszyscy po prostu jak mantrę powtarzają to i ten numer też ma takie przesłanie, żeby żyć teraz i tu,
i żeby zostawić to, co było kiedyś, wiesz, żeby się nie przejmować tymi wszystkimi traumami, tym wszystkim, co nam tam, wiesz, się działo w tej głowie. I ten utwór właśnie o tym opowiada, żeby trochę odpuścić i przestać się przejmować tymi wszystkimi klakierami dookoła. Tak, ale właśnie jeszcze te riffy, które tam się pojawiają na gitarze, to właśnie taka z Delty Mississippi, aha, aha. Tam po prostu jest... Tak, to też na pewno było fajne i to myślę, że to jest takim bardzo dużym wyróżnikiem i takim tym pierwiastkiem takim wyjątkowym właśnie twojej płyty. I myślę, że dziękuję ta piosenka jest taka, no, naprawdę super. Ale jeszcze, żeby nie zatrzymywać się tylko na tym, to właśnie są te takie mocniejsze. Ja sobie tutaj zapisałem tytuł, że ten gangster jest taki trochę mocny i ten w ogóle teledysk też taki, myślę, że też ciekawy i dobrze połączony, chyba taki współczesny gangster z ciebie w tym teledysku. Współczesny. I wiesz co, ja w tych teledyskach sobie trochę spełniam swoje marzenia. Teraz mogę. Mogę sobie sam zadecydować trochę, jak wiesz, jak to wszystko będzie wyglądało. I tak samo gangstera, usiadam któregoś dnia i mówię, nie no, ja chcę zagrać gangstera, ja chcę zagrać w filmie, chcę zagrać gangstera w filmie. I skoro nie mogę zagrać gangstera w filmie, to sobie zagram w swoim teledysku. Więc usiadłem któregoś dnia, rozpisałem to wszystko. Pomogli mi to zrealizować moi przyjaciele, bo wszyscy byli turbo zaangażowani i ten teledysk, słuchajcie, powstał za darmo. Wiesz, ten teledysk... Czyli da się. Teledysk kosztował dokładnie 0 złotych w banknocie, ale każdego praca kosztowała bardzo dużo, ale wszyscy chcieli to zrobić. Pisałem do swoich najbliższych przyjaciół, którzy też zajmują się takimi rzeczami, chcieli zrobić, powiedzieli, robimy to, więc jak rozpisałem sobie te sceny i zaplanowałem sobie, wiesz, kolsztyn na cały dzień, wszyscy tak, what? A ja mówię, zrobimy to, ja wiecie, zrobimy to, więc chciałem sobie zagrać gangstera, to taki trochę współczesny gangster, pół żartem, pół serio, więc fajnie, że to się też tak czyta. No tak, no myślę, że to też miało chyba taki właśnie cel. Tak, tak. Żeby to uśmiechnąć się na pewno na koniec. Dokładnie tak. Ale właśnie jeszcze te popowy w sumie fajny utwór Disco Light, to taki... No, kręcający numer, który można posłuchać na jakiejś domówce i można się przy tym dobrze pobawić. Czy ten końcowy utwór XYZ, to też myślę, że bardzo fajne zakończenie. No i jeszcze jeden utwór, ale to już ballada, ten niekompletny. Niekompetentny. Niekompetentny, przepraszam. Ale wszyscy mówią niekompletny, więc się nie przejmuj. Może chyba to powinno zostać niekompletny. Bo powiem ci, że jesteś, to jest trzeci wywiad, jeśli chodzi o promocyjne płytę i to jest na trzecim wywiadzie to chodzi, więc się nie obrażasz. No to było przejęzyczenie. Tak, dokładnie. Ja wiedziałem, że to był ten utwór, ale właśnie fajnie, że on też się znalazł, bo on jest takim w sumie, on chyba jest czwarty albo piąty utwór na płycie i on daje taką barierę, stawia pomiędzy tym, co jest wcześniej, a tym, co jest później. Daje taki oddech, ale też pozwala poznać, moim zdaniem jest to utwór, który pozwala ciebie poznać najbardziej, że on jest taki bardzo osobisty, szczery, smutny w gruncie rzeczy. Jest to smutny utwór i wiesz, jeszcze powiem ci, że nagrałem teledysk, nagraliśmy to wideo do tego niekompetentnego i to jest piosenka dla mojej babci, specjalna dedykacja, tak jak też cała płyta, bo cała płyta jest dedykowana marzycielom, więc jak powiedziałeś na początku o tych marzeniach, to wszystko się tak fajnie skleiło to jest utwór dla mojej babci, dlatego że moja babcia była jedną z pierwszych osób, które wysłuchały w ogóle tą płytę i ten utwór też jej się najbardziej podobał i moja babcia zawsze opowiadała i zawsze mi mówiła, opowiadała również, że nikt nie ma prawa nas skreślić w życiu, że dopóki sami nie powiemy sobie, że jest stop, że wiesz, że nie chcemy czegoś robić, to nikt nie ma prawa nam powiedzieć tak naprawdę, w którą stronę mamy iść w swoim życiu. I tak jak w moim przypadku bywało dużo ludzi, którzy, nie wiem, powiedzieli mi, że się do czegoś nie nadaje albo czegoś nie powinienem robić, ale według nich. Wiesz, a według mnie i według moja babcia zawsze mi to powtarzała, nie ma zwalniania tempa, wiesz, robimy, spełniamy marzenia. Chcesz mieć swój program, rób swój program. Chcesz tańczyć w operze, próbuj, żeby zatańczyć w tej operze. Więc to jest dla mnie też takie, i to jest, dlatego ta piosenka jest tak dla niej. I tam jest o tym przerobieniu tej lekcji, że nie musimy być wszyscy w 100% kompetentni, żeby coś robić. Nie musimy być zawsze pierwsi, nie musimy być zawsze w czymś najlepsi. Czasami widzimy te wszystkie memy, wiesz, że jest na podium to dziecko, które jest na trzecim miejscu albo w ogóle stoi na czwartym, się bardziej cieszy niż ta osoba, która jest na pierwszym miejscu na przykład. Więc to też, dlatego też ten utwór jest dedykowany mojej babci, bo ona wpajała całe życie to we mnie. I to jest takie przesłanie dla wszystkich, i dla ciebie, i dla wszystkich, którzy nas oglądają.
wracają i też powtarzam to moim przyjaciołom i będę to powtarzał ile wlezie, że nikt nie ma prawa nas, słuchajcie, w życiu skreślić i nikt nie ma prawa powiedzieć, że czegoś nie potrafimy albo czegoś nie robimy, bo jakie prawo ma druga osoba nas ocenić i skreślić, wiesz, to co tak naprawdę chcemy robić, więc będę wspierał zawsze marzycieli, ponieważ sam nim jestem i pamiętajcie, na marzycielach ten świat stoi. A jak długo czekałeś na to, żeby móc właśnie to robić, bo powiedziałeś też o tej płycie, powiedziałeś o mój talent, teraz jesteś ty i właściwie jak długo to trwało? Trwa to w ogóle takie życie medialne, że tak powiem. To się tak zaczęło od 2014 roku, czyli tak rok przed wydaniem tej pierwszej płyty, Adi Kowalski 1. I próbowałem wiele swoich sił, bo wiesz, były te wszystkie programy, tutaj gdzieś wystąpiłem w jakimś serialu, tutaj gdzieś zaśpiewałem, śpiewałem też chórki u niektórych artystów. Zawsze miałem, tylko kiedyś miałem większe ciśnienie, żeby pokazać się, niż żeby, wiesz, zaśpiewać i pokazać się z tej strony, w której czuję się jak ryba w wodzie i to jest, daje mi najwięcej radości i szczęścia, wiesz, czyli śpiewanie i występowanie. I tak sobie myślę i mówię o tym prosto, wiesz, nie mam z tym problemu, żeby to powiedzieć. Kiedyś wydawało mi się, że fajniej jest być, niż wystąpić i wiesz, i tak naprawdę pokazać, co się chce. No bo wiesz, wydajesz pierwszą płytę, ona się nie okazuje wielkim sukcesem, więc rośnie ciśnienie w głowie niesamowicie. Byłem totalnie znerwicowany, później była depresja. I mówię o tej depresji, dlatego że przychodzi to bardzo wielu artystów, wiesz, że coś tam nie wyszło, coś ktoś obiecał, że to będzie, wiesz, wielki boom, nie okazuje się to wielkie boom, masz wielkie oczekiwania, wydaje ci się, że kurde, no przecież to już miało się zacząć, nie, przecież to już miało tak być, później to ucichło, jest zderzenie ze ścianą, jest na maksa źle, ja wiem, że to przychodzi też, powtórzę, wielu artystów i nie mówią o tym, a ja uważam, że trzeba o tym mówić, bo tak naprawdę ludzie widzą jakiś tam ułamek, nie? Jakiś tam fragmencik uśmiechniętej osoby na social mediach, wtedy jeszcze nie były takie rozwinięte te social media. Ale widzimy trochę, a musicie pamiętać wszyscy, że to jest, kurde, taka batalia i taka droga długa i taka ciężka i wiadomości pod tytułem ej, a czemu ty niczego nie wydajesz? Nie zawsze to zależy od nas, nie? No bo wiesz, wydasz płytę i kiedy następna? Dokładnie, kiedy następna. A to jest, jakby wiemy, że teraz ta płyta to był dosyć długi proces, ale warto. Co jeśli się nie uda? To tak miało być. Ja w ogóle powiem ci tak, że ja przestałem oczekiwać. I kiedy przestałem oczekiwać, to zaczęły się dziać rzeczy. Oczywiście, tam wiesz, próbuję ruszyć jakieś tam swoje kontakty i też tak jak napisałem też do ciebie i wysyłam różnym dziennikarzom tą płytę i odbiór jest bardzo pozytywny i fajny i bardzo mnie to cieszy, bo ja pierwszy raz w życiu mam pozytywny odbiór swojej muzyki, wiesz, dla mnie to jest tak nowe, więc jeśli to się nie uda, to miało tak być. Pomyślałem sobie z tym skanem tej płyty, że byłem właśnie teraz, jak udało mi się być na takim szybkim strzale w LA i spotkałem się z moją znajomą i ona mówi, wiedziała, że wydaje płytę, tam wysłałem jej link i ona mówi, ale wiesz co, ludzie nie mają gdzie słuchać tej płyty, nie wszyscy mają samochód, no właśnie, nie wszyscy mają odbiorniki, więc wymyśliłem sytuację taką, znaczy nie ja wymyśliłem, bo to już jest znana sytuacja, czyli kod QR i śmieszne, że ten odbiór jest taki fajny tego, wszyscy mówią, o jest super, bo mogę gdzieś tego wysłuchać. Oczywiście jak będzie takie zapotrzebowanie i będziemy mogli i przyjdzie taki czas wydania jej fizycznie, to oczywiście wydamy ją fizycznie, ale teraz chcę być z duchem Zero Waste. Płyta została wydana w kodzie QR, ale jest dostępna praktycznie wszędzie, jest dostępna na wszystkich streamingowych portalach i od przyszłego tygodnia też będzie dostępna cała na YouTubie, więc kochani, za dara, macie za dara płytę, a muzyka uważam, że powinna być w tych czasach za darmo, przyjdźcie, kupcie bilet na koncert. Jeszcze ta okładka płyty, bo myślę, że ona jest mega ciekawa i ja sobie zapisałem, że po prostu powinno ciebie zgłosić do nagród Cover Awards. Bo po prostu ona jest tak estetyczna, taka jakby ktoś po jakiś plastik po prostu nad nią pracował. Renia Ciężkowska, to jest jej projekt graficzny. Próbowała i udało się. Ja powiem ci, że ja mam, wiesz, coś sobie wymyślę i jak ja się upierdzielę czegoś, to choćby się waliło, to i tak chcę to pokazać.
ta cała część planetowa i to przychodzenie z tej, wiesz, z tej zamkniętej bańki w tą wielką przestrzeń, to jest też taka moja droga duchowa, wiesz, że wychodzę z tej bańki, w której jesteśmy zamknięci, w tą taką przestrzeń kosmiczną i w tą totalną wolność. Ja wiem, że może ktoś zaraz sobie pomyśli, że trochę mi się odkleiło, ale to jest moja płyta, moja okładka, więc mogła mi się odkleić. I pomyślałem sobie, skoro w końcu mogę zadecydować o tym, jak ma to wyglądać, to jest taki trochę taki motyw trochę z Małego Księcia, bo trochę się czuję jak taki mały książę na tej dużej planecie czasami i tak często nie byłem rozumiany i byłem zamykany w jakiejś tam ramie, więc to tak pokazuje, że nie trzeba być zamknięty, wiesz, w tej przestrzeni, tylko można wychodzić do przodu i można mówić o sobie, można pokazywać się tak, jak chcesz. Jeśli chcesz nosić kapelusz, to sobie go po prostu noś. Jeśli chcesz chodzić ubrany cały na żółto, to chodź ubrany cały na żółto i nikomu nie można tego, nikomu nie można tego zabraniać, więc... A ty lubisz kapelusze? A ja lubię kapelusze. W kapeluszu życie jest piękniejsze, jak mówiła Hanka, więc kapelusze od zawsze do wszystkich osób, którzy są szykanowani za swój styl albo za wyrażenie siebie, naprawdę, nie dajcie się. Coś o twoich jakichś koncertach powiedziałeś, że mam nadzieję, że się spotkamy, no to kiedy możemy się spotkać? Powiem ci, no teraz jest taka sytuacja, jaka jest. Mam nadzieję, że to się odblokuje i w kwietniu już się pojawiają jakieś terminy kwietniowe, majowe. No mam nadzieję, że będzie tego coraz więcej. Zacząłem teraz współpracę z jedną agencją koncertową, bo robiłem Zosia Samosia i wszystko sam, więc teraz mam osobę do pomocy, która mi trochę w tym pomoże. Ten kalendarz się powoli zapełnia i mam nadzieję, że już jakąś taką listę tej trasy koncertowej Kowalski Anomalie będzie można podać. I zapraszam serdecznie wszystkich na koncerty, bo koncerty to jest zupełnie jeszcze inna magia niż płyta, bo te utwory są bardziej rozbudowane. No i mam nadzieję, że do zobaczenia na koncertach. Mam do Ciebie pytanie o utwór. W ramach naszego projektu Music Gość o utworach premierowych wybrałem dla Ciebie utwór Dom duetu Velo. Są to dziewczyny z Ukrainy. I co myślisz o tym utworze? Powiem Ci, że to jest bardzo fajny utwór i poznałem ten utwór, przyznam się wcześniej, dzięki premierowym Music. Dlatego, że jak udostępniasz rzeczy, to sobie zaglądam często, a mamy trochę podobny gust muzyczny, widzę, i podobają mi się podobne rzeczy muzycznie, które wrzucasz u siebie, więc często zaglądam i często widzę też, wiesz, nowe rzeczy zupełnie i to mnie mega ciekawi, więc sobie zaglądam. Powiem Ci, że one są genialne, one od muzy po stylizację są totalnie fajne, totalnie odjechane, totalnie z pomysłem. I ja lubię, jak ludzie mają na siebie pomysł, bo śpiewających pięknie osób jest tysiące, a z pomysłem jest pół tysiąca. Więc wiesz, więc żeby... Powiem Ci, że jest świetny ten numer, jest poruszający. I dziś po naszym wywiadzie odpalę sobie w ogóle, bo to już jest cała płyta, cała prawda? Płyta, tak. Odpalę sobie tą płytę dziś z chęcią i skupię się bardziej na warstwie tekstowej i chcę sprawdzić, co tam się dzieje, bo dziewczyny dobrze prawią. Tak, i naprawdę są ciekawe i są takie chodzące kolorowe ptaki i jeszcze z taką fajną misją, myślę, że ciekawą, bo tak jak Ci wspominałem, że 15 zł z zakupu płyty przechodzi fajnie na pomoc dla Ukrainy. Myślę, że to też dziś warto, jest warto. Fajne, a to jest wydany album, świeży i jak można wesprzeć i można posłuchać dobrej muzyki, pewnie, więc ci, tak, którzy mają odtwarzacz do płyt CD, to nie kupują. Kupić, tak. Na koniec to faktycznie jesteś, myślę, że takim kolorowym ptakiem, taki, no myślę, że potrzebujemy takich ludzi, na których dobrze patrzeć, dobrze słuchać. Myślę, że warto Ciebie śledzić, bo czuję, że to nie wszystko jeszcze, co pokazałeś. Chciałbym, jeszcze mam dużo, dużo w zanadrzu. Tak, ale teraz i tu jest ekstra i myślę, że... Dobra, to chyba to będzie kolejny singiel. Musimy przebić to teraz, żeby to dobra, się wydarzyło. Proszę. Teraz to będzie, słuchajcie, kolejnym singlem. Wybrałeś, Tomasz. Poleci w jakichś stacjach radiowych. Oby. Życzę Ci tego, żebyś po prostu mógł chociaż nacieszyć się single tą płytą na koncertach, skoro jesteś artystą koncertowym, to tego Ci życzę i po prostu powodzenia. Myślę, że to dziś nie zaszkodzi. Dziękuję Ci bardzo, ja Ci dziękuję bardzo za zaproszenie i w ogóle super masz ten program, bo ja Cię śledzę już od jakiegoś czasu. I to jest to super konwencja, fajnie, bo jest to o muzie, jest to o czym my artyści robimy i o czym śpiewamy. Wśród artystów też masz bardzo super opinie, więc bardzo Ci dziękuję za ten program, życzę Ci
mnóstwa sukcesów i mnóstwa gości, żebyś miał po prostu full. A wszystkim słuchaczom takie może wyświechtane, ale takie prawdziwe peace and love, kochani, naprawdę, bo tylko pokój i miłość nas uratuje na tej ziemi.